Znajdujemy się na bloku operacyjnym w pracowni naczyniowej Centralnego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Jest to nowoczesna pracownia, oddana kilka miesięcy temu. Najnowszy aparat firmy Philips z opcją angio i z opcją tomografii komputerowej. Przedstawiamy Państwu pacjenta z malformacją naczyniową, tętniczo-żylną ramienia. Może gdyby Pan powiedział nam kilka zdań, jak u Pana się rozpoczęło, jaki był przebieg? Rozpoczęło się z półtora, dwa lata temu. To najpierw była taka cieniutka żyłka. Po prostu myślałem, że mi żyła przeskoczyła. Mhm. A teraz w tym roku, w drugie święto Wielkanocy, już wywaliło większe. A teraz po tym pyrkonie, jak powiedziałem, z tym plecakiem, to się zrobiło takie duże jak jest. Mm-hmm. I jak pan to odczuwa? Bolesne to jest, to miejsce? No, tak strasznie nie jest bolesne. Tylko jak śpię na tej stronie, to coś, to czuję, że mnie tam ciągnie tutaj na szyję. Dobra, a jak pan dotknie, co pan czuje? Szum. Taki szmer, tak? Szmer. Dobrze, czyli są to objawy przetoki tętniczo-żylnej, prawdopodobnie z tętnicy podobojczykowej. U pana było zrobione badanie tomografii komputerowej z opcją angio, w którym stwierdziliśmy objawy malformacji tętniczo-żylnej zaopatrywanej przez gawędzie tętnicy podobojczykowej lewej. I teraz tak, u Pana potwierdzimy tą zmianę w badaniu angiograficznym, czyli badanie będzie typowe z dojścia przez tętnicę udową. Dojdziemy tutaj do aorty piersiowej, dojdziemy do tętnicy podobojczykowej i ocenimy tą malformację. Dobra? To co, kładziemy Pana i przeprowadzimy najpierw badanie, później ewentualnie zabieg. Klaudia, że tutaj i tutaj mamy mecze równocześnie. To jest jedyna sala, która ma tak zrobione. Klaudia, może jakiś mecz odpalić dzisiejszy, mili ten? No mogę. Europy? No, ale zaraz zobaczę, jeżeli ten pizza będzie ok, to... Tędy sobie wejdziemy. Ta przepuchlina nam nie będzie przeszkadzać. Chyba jesteśmy już. Dobra, już nic więcej nie będzie bardzo, tak? Dobra, Klaudia. To już. To w lewej tętnicy podobojczykowej. Schowaj. Dobra, Klaudia, skopia. Dobra, i zrobimy badanie naczyniowe. Dobra, i teraz tak. Możemy tutaj poobserwować, teraz będzie badanie naczyniowe z podaniem środka cieniącego do lewej tętnicy podobojczykowej. Więc tak, mamy w tej chwili cewnik wprowadzony, specjalny cewnik prowadzący przez prawą tętnicę udową do lewej tętnicy podobojczykowej. Przez ten cewnik jest podawany kontrast. Widzimy zakontrastowaną tętnicę podobojczykową, pachową, ramienną. I poprzez gałęzie tutaj patologiczne zaopatrywana jest przetoka tętniczo-żylna. Przesuń trochę bardziej na tą stronę. I zróbmy badanie DSA. Badanie DSA, czyli cyfrowa angiografia subtrakcyjna, czyli badanie naczyniowe, które obrazuje układ naczyniowy. Za pomocą cewników, mikrocewników wprowadzonych do układu naczyniowego możemy zobrazować naczynie drogą wewnątrznaczyniową i również na tej podstawie potrafimy dojść do wybranych naczyń i wyleczyć taką malformację. A zmierzmy do Klaudia, jaką to masz oto, dobra? I istotą zabiegu jest wejście do tej patologicznie zmienionej tętnicy drogą wewnątrznaczyniową i zamknięcie jej za pomocą spiral, takich platynowych spiral odczepianych. Czyli kolejnym etapem zabiegu jest przejście mikrocewnikiem do tej patologicznej tętnicy. Ten mikrocewnik, który wprowadzamy do tętnicy,
ma 0,6-0,7 mm i poprzez niego wprowadzamy platynowe spirale, żeby zamknąć tą tętnicę, żeby zamknąć tą malformację, ten czerzynę. Są spirale zbudowane z platyny. Stosujemy najczęściej w przypadku embolizacji tętniaków naczyń mózgowych, ale również w przypadku różnych malformacji naczyń obwodowych. Ostatnią spiralę założymy jeszcze i myślę, że to będzie już ostatni etap tego dzisiejszego zabiegu. I to jest finalny obraz. Widzimy naczynie w proksymalnym odcinku odchodzące od tętnicy podobojczykowej i dystalny odcinek tętnicy lapatującej malformacji jest zamknięty. U pacjenta nastąpiło gwałtowne dosyć zamknięcie tej tętnicy. W związku z tym pacjent objawy kliniczne, które demonstrował przed zabiegiem, już określił jako zdecydowanie mniejsze. Ustąpił szmer naczyniowy, ustąpił ból tętniący w okolicy ramiennej. Będzie pan trochę to czuł, ale powinno być, zaraz zobaczymy, powinno być od razu zrozumieć. Zmniejszyło się. Zmniejszyło się. Co mogę? Zabieg był bardzo mało inwazyjny. Mało inwazyjne. Bo tylko wpychali tej rurki i wyjmowali, tak to... Człowiek w tym momencie, jak dotrzała pierwsza rurka, to tak woda z kranu poleciała tutaj. I to jak pan teraz to wyczuwa, teraz to ręką? Praktycznie wcale. Tutaj trochę tylko. To jest dobre. Czyli co, jest dużo lepiej? Duża poprawa. Dobra. Super, no dobra.